Podczas gdy pobyt w najpopularniejszych w Polsce górskich kurortach okupiony jest zwykle postojem w korkach, Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika wciąż pozostają nieomal nieodkryte. Gro ze spotykanych na szlakach turystów deklaruje, że jest tu po raz pierwszy. Ten rejon stał się beneficjentem otwarcia granic. Z terenu objętego niegdyś wzmożoną kontrolą, stopniowo przekształcał się w miejsce potrafiące przyciągnąć turystów. Narciarzy biegowych, zjazdowych, rowerzystów i amatorów pieszych wędrówek. Przy tym połączenie autostradowe i dogodna sieć dróg krajowych ułatwia dostęp mieszkańcom Górnego Śląska, Wrocławia i Opolszczyzny. Przemęcz Lądecka nazywana jest także Szlakiem do Wolności, o czym informują tutaj pamiątkowe tablice. Działacze Solidarności Polsko-Czechosłowackiej jako pierwsi przecierali te szlaki, przekraczając zniewalające granice komunistycznych represji. Ich wysiłek zwolna przechodzi już do historii. Pozostaje otwarta przestrzeń, niezwykle urokliwa i o zróżnicowanej tradycji.